maszyną zrobić parę kilometrów. Zobaczymy jak to chodzi, kurde. Konrad z tyłu jedzie na moim kamieniu. Także mała rurka. Chłopanie, rzęsy ugrudzone będą. Coś pan tak ubrudził ten motor. Ja? No ty. Ale nie umie 2T jeździć, masakra. A to ci jak chuj. Tak? Za dużo oleju ma. Chyba możliwe. A nie wiem ile paliwa jest. No bo się dzieje. O kurde. Jak się jedzie? Kurwa, nawet ty idzie. Długi ten zakres gazu jest, nie? Jak tak lekko dajesz, to ten, a jak porządnie odkręcisz, to się wkręca. No ale nie ma to takiej mocy jakiejś bardzo... Nie jest podtuningowany, zerknę tylko, czy tam się nic nie dzieje złego. Możemy jechać, mówię, tu w koło, no tylko tu będzie... Ktoś idzie tu. No, kawałek jest, ale możemy jechać, chyba że czasu nie masz. No czasu mam. No, tylko no ja za szybko nie pojadę, a nie chcę go napiłować na pełnych obrotach, nie, bo... Nie, no wytłoszczę tak dalej. No, bo... Pojebałem czegoś. Nie to ta droga, kurwa. Ale jedziemy, zobaczymy. Zgasła mi. Kurwa, zgasła mi. Nie ma? Ja. Co ty mi teraz gadasz, chłopie? Ja rezerwy jeszcze nie ma tu. Ja. Ja. Ole. My jesteśmy kawał od domu. Twój kawał? Twój kawał. Jeszcze żadnej linki nie mam. Ale żem odwalił. Ale żem odwalił teraz. Jeszcze zasięgu tu nie ma chyba. No kurwa, byłem przekonany, montowałem go, to tam było trochę w baku, nie? Kurwa, jak go zapiąć nawet. Co ja żem odwalił, panie? Miała być lekka przejażdżka. Czekaj, jakbym jakimś patykiem się złapał za pasek i się trzymał? Nie wiem. I prosto? Trzymaj, schowaj się. Tylko kurwa, jakiś patyk tak, żeby wiesz, mógł... Utrzymać cię. No, żeby po prostu zaczepił się o ten, nie? Zaraz zobaczę. Nie wierzę, nie wierzę. Nie będzie jak o to zaczepić nawet. Od tego, żeby jakoś mówię paska zaczepić. Kurwa jak. Tak, żeby był z jakimś takim, wiesz, patyk i wygięty, żeby mógł się haczyk zrobić, nie? Oh my god! Trzyma to? Szkoda, że nie dłuższy, ale koła ten na jedynce powoli. No wypalce. Chyba, że znajdę jeszcze dłuższy, ale to bym mógł sobie się trochę dalej trzymać, bo tak nie wiem, czy nie będzie koło przeszkadzać. Kurwa. Tutaj w lesie jestem, a nie mogę patyka znaleźć. Jak się jechało? Fajnie było, nie? Kto by pomyślał, że może paliwa braknąć w motorze? No ja nie wiem. Nie wiem. Przywożą takie, kurna, bez paliwa. Człowiek ani przetestować nie może. Podjeć no trochę. Masakra. Spróbuj na jedynce.
to się nie uda. Albo siądę szybko i rura. Masz telefon, masz? A. Daj mi 2 minuty, ci zaraz napiszę. No, to ja go tu będę pchał, wow. Nie, no nie pchaj. To będziesz pchał. Chyba, że ja pcham, a ty jedziesz. Pojebało ci, jedź. Dobra, daj mi moment. Zobaczę, gdzie to wyprowadzi. Już ze swoich paliwka z olejem Konrad czeka. To było jedyne wyjście, bo ani linki, ani nic, kurwa, ze sobą nie kierowałem. A mówię, a jak coś, to się rezerwę włączy i się pojedzie. Kurna, mi się plecak zaczepił. A tam, kurwa, nie ma rezerwy. Paliwa mi brakło chyba. Ile papierosów zdążyłeś wypalić? Jednego. No kurde. Czyli dobry czas miałem. Kurna, plecak mi się zaczepił gdzieś. Dalej, panie, paliwo, jedziemy. Spadamy, no. Czekaj, się nakręcę jeszcze. Patrzyłem brudny. Taka mała przejażdżka i... Litr tylko mam, starczy chyba. Powoli będzie, no to tak. Nie jest tu tak daleko, ale no kawałek było, trzeba jechać jednak. Tak jak jechaliśmy. Słoik. Nie miałem butelki. Czekaj. Może byli słoik, panie. A olej wlałem? No właśnie. Jak coś, to na samej benzynie. Nowy trąc elektryczny. No. O niebie chodzi, nie? Pewnie. Owinąłem, bo by mi śmierdziało w plecaku później. Nie wylej, bo to cenne złoto. Ale żeś pod chorecz najebał? Daj. O kurwa. Ja pierdolę, Mati. No, ani kropli. Nie no, spokojnie. No i bardzo ładnie. Pij, maszynka, pij. Tam jest.